panie Sławku, odnosił pan sukcesy w polowaniu jako zawodnik. Teraz drugi sezon rzędu. Ten sukces jest jako mechanik. Jakie to uczucie? Jest jakaś różnica? Znaczy, chyba jestem już więcej przyzwyczajony i dla mnie to się stało takim chyba już chlebem powszednim. Zdobywałem złoto, zdobywałem srebro, nie udało się brązu. No i tak samo nie udało się brązu Patrykowi, bo dopiero zaczynaliśmy 2 lata temu. Także do tego pochodzę spokojnie. No, objeździłem już ponad 25 lat na żużlu, także ten spontan dla mnie jest taki troszeczkę wyciszony. Więcej się skupiam teraz już typowo na indywidualnych zdobyczach punktowych Patryka. Dzisiaj bym pewnie szalał, rzucał się w błocie, jakby mi wygrał 3 biegi albo 4. To bym na pewno się tarzał w tym błocie i te srebro by smakowało. No nie było jeszcze tak. Jeszcze mamy daleką drogę, musimy dużo pracować, także fajnie, no cieszymy się z medalu. Pewnie to jest sukces dla juniora, dla całego zresztą tutaj klubu zielonogórskiego, dla kibiców. 3 rok z rzędu zdobycie medalu to jest naprawdę jest coś. Jest to wynik na dużą skalę, także na pewno wszystkie kluby w Polsce nam tego zazdroszczą. Jestem dumny z syna, z drużyny, no i z kibiców. No, naprawdę to, co ci pokazali jeszcze wieczorem, nie wierzyłem w to, co tu się będzie działo. O tej 12 godzinie naprawdę ta rzesza tych kibiców zmokniętych. To jest coś. To jest coś dla naprawdę i warto dla tych ludzi kurde jeździć i przynajmniej ja będę ze swojej strony gonił tego mojego smyka, trzymał go krótko, żeby się szarpał dla nich i robił te punkty. Patryk często mówi o tej właśnie pomocy, jaką uzyskuje od pana i od pana żony. Proszę powiedzieć, ciężko jest łączyć tyle funkcji naraz, bo wiem, że jest pan menadżerem, mechanikiem, ojcem, mężem. Łatwo nie jest. Tasio rwie o tym. Najgorzej to z tymi sprawami nowoczesnymi. Elektronicznymi, komputerami, laptopami, stronami, reklamami. Bo z tymi życiowymi to sobie raczej daję radę, ale ta nowoczesność, nie nadążam za tym. Jest dużo z tym problemów. No i tutaj są właśnie problemy rodzinne między synem, mną. Ale staram się jakoś dogadywać. Myślę, że to na razie wychodzi jakieś na dobrą stronę, także ja trochę odpuszczam, Patryk odpuszcza, no tak staram się, żeby było wszystko ok, żeby to było i jazda, i nasza jakaś logistyka, i reklama nasza, przedstawienie czy sponsorów, takie to wszystko, żeby to miało ręce i nogi. Myślę, że w późniejszych latach będzie nas stać właśnie na większe inwestycje, zatrudnieniu ludzi, którzy będą nad tym czuwać, po prostu, gdzie ja już nie będę się musiał tym zajmować. Chciałbym się zajmować tylko na tym, co się znam, a po prostu, żeby ktoś profesjonalny obsługiwał te inne sprawy. Myślę, że do tego dojdzie w najbliższym czasie, żeby to było tak, jak ma być, tak jak należy. Także wszystko idzie ku dobremu. W najbliższej przeszłości starty Patryka, wiem, że będzie startował w Pardubicach. Coś jeszcze? No teraz mamy najbliższy start, to jest Mistrzostwa Świata. No, wyzwaniali bardzo mocno ze Szwecji. Mamy teraz akurat półfinały Lidze Szwedzkiej. Właśnie walka o awans do Ekstraligi na czwartek. Chcieli, żebyśmy przyjechali. Niestety nie damy rady, to logistycznie jest prawie 2000 km byśmy musieli potem jechać po to, żeby Patryk mógł zdążyć na Mistrzostwa Świata, także myślę, że dadzą sobie radę w Szwecji bez nas w półfinałach, a jeżeli awansujemy do finału, to na pewno po Mistrzostwach Świata, właśnie, które odbędą się teraz w Pardubicach w sobotę. Na następną imprezę mamy w niedzielę turniej w Krakowie i potem jak będziemy w finałach, to będziemy walczyć w Szwecji w czwartek, piątek właśnie o awans do Ekstraligi. A co z ligą angielską? Mówił pan, że być może pod koniec sezonu gdzieś tam się załapiecie? No tak myślałem, ale po tym pobycie takim może nie za długi na tej drużynówce troszeczkę inaczej na to spojrzałem, zobaczyłem, że ta liga angielska jednak no, w takim wykonaniu, jakim ona teraz wygląda, no nie, no pewnie coś by pomogło, bo jakaś nauka tam jest, troszeczkę właśnie tej pokory żużla można się nauczyć,
jazdy technicznej, ale czy ona tak mocno teraz wspomoże właśnie zawodnika do dalszych jazdy, no to tak się zastanawiamy, także z tą Anglią chyba się jeszcze wstrzymamy. Jednak najważniejsza jest polska liga i tutaj się troszkę bawią, żeby przez starty w Anglii właśnie nie, gdzieś nie zawalić polską tutaj. A, no, żyjemy na tę chwilę z polskiej ligi, tutaj z polskich sponsorów. Chcielibyśmy się według nich, dla nich właśnie dobrze wykonywać tą pracę, żeby nie było jakichś tam problemów, że bierzemy pieniądze tutaj w Polsce, a wyjeżdżamy gdzieś i robimy punkty za granicą. Najważniejsze dla nas chyba jest na razie starty w Polsce. Jeżeli wszystko się będzie w Polsce układało, no na pewno byśmy chcieli do tej Anglii tam pojechać, zawitać, spróbować.